Dzień dobry, Kamil Klinczak, Witam państwa w kolejnym Komentarzu Narodowym na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj będzie jeszcze parę słów o rocznicy 1 sierpnia. Nie będę mówił o tych najgłupszych wypowiedziach, bo je już omówiłem w programie z kolegą Janem Engelgardem. Nie wiem, czy zostanie on wyemitowany przed czy po tym komentarzu, ale na pewno tego samego dnia. Także no, jest to niewielka różnica. E, ograniczę się może tylko do jednego zdania: że jestem pełen podziwu, że jest rzecz, szkoda, że tak idiotyczna, w której polska scena polityczna potrafi się zgadzać. Bo wszyscy Trzaskowski, Duda, Widni mówią coś o powstaniu warszawskim bredzą, w zasadzie jako micie założycielskim. Naszej wolności. Proszę Państwa, e, no, mógłbym się o tyle zgodzić, że jest to mit założycielski ułomności naszej wolności. Jest to mit założycielski naszej narodowej klęski i naszych narodowych kompleksów. E, bardzo wygodny zresztą dla, dla chociażby właśnie liberalnej lewicy, bo to pokazuje, że my Polacy sami nic nie potrafimy i nie możemy, za co się nie zabierzemy, to. To kończy się właśnie katastrofą. Dla prawicy, oczywiście, tej pisowskiej, jest to dowód, że tutaj zawsze wspaniale walczymy o wolność i wspaniale giniemy, ale proszę Państwa, nie o tym tym razem, akurat, bo są pewne granice, prawda, przyzwoitości, które też zostały przekroczone. Bo proszę Państwa, niezależnie od tego, co sądzimy o powstaniu, to powstańcom upamiętnienie się należy, no zwłaszcza w Warszawie, gdzie tam praktycznie każdy kawałek ziemi no, należałoby należałoby po prostu uważać za grupę. A proszę Państwa, w ramach tego upamiętnienia jest taka ściana. To odwiedził chociaż Warszawę, to zna tak zwaną patelnię, czyli metro, teren przy metrocentrum. I tam pojawiają się różne murale za sprawą ratusza warszawskiego. Otóż, proszę Państwa, był tam właśnie w drugiej połowie lipca pojawił się mural powstańczy. Ale 1 sierpnia został on zamalowany. No, i tam ratusz najpierw milczał, potem się potem przepraszał, że, tam, że to zewnętrzny operator, że oni mieli, mają co dwa tygodnie zmieniać. No, to zamalowali mieli już tam malować co innego, ale namalują jakieś symbole powstańcze. No, proszę Państwa, trzeba nie mieć piątej klepki, żeby taką rzecz robić. No to pokazuje, że naprawdę chyba. W Warszawie niektórzy na głowę poupadali, bo to, co w Excelu, jest ważniejsze od tak zwanego zdrowego rozsądku, ale to jest jakby egzemplifikacja polskiego państwa. Wspominam o tym, <laughs> dlatego że to właśnie pokazuje, jak działa polskie państwo. Wspominam o tym niejako w przypisie, ale proszę Państwa, rocznica 1 sierpnia była okazją do jednego wydarzenia, które <laughs> uważam za bardzo pozytywne. A i drugiego, które uważam za no, kolejną skrajną głupotę, oba dotyczą jakby styku relacji polsko-niemieckich. No bo proszę państwa, pojawił się w Warszawie 31 lipca prezydent, nie tylko prezydent Polski Andrzej Duda, ale również prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier. Steinmeier po raz kolejny poprosił o wybaczenie za zbrodnie. Powiedział, że każde słowo wydaje się za słabe, by nazwać to bestialstwo, i że dobrosąsiedzkie stosunki, pojednanie należy rozpatrywać w kategoriach cudu. I proszę Państwa, no porównajcie to sobie, porównajcie to sobie tutaj, jakby kolejny przepis. Porównajcie to sobie z panem Wołodymyrem Zełenskim i jego buńczucznymi wystąpieniami. co by nie mówić, Niemcy, myślę, no, nawet, nawet, już puszczając mimo uszu wypowiedzi te tam, które padały ze strony polityków AfD, ja osobiście wątpię, żeby kiedykolwiek doszło w Niemczech do rehabilitacji Waffen-SS i różnego typu zbrodniarzy, którzy są dziś czczeni na Ukrainie. Jaka przepaść? No, przepaść, jakby nie patrzeć, <laughs> cywilizacyjna. Jednak Niemcy i Ukraina należą do różnych kręgów cywilizacyjnych. I proszę Państwa, no to jest wybitna, wybitna różnica. Tam, oczywiście, była grupa, która krzyczała tam reparacje, reparacje. No, proszę Państwa, ja nie będę się nad tym rozwijał. Można poszukać nawet tu na kanale moje wystąpienia. W tym temacie mówiłem wielokrotnie, że temat, temat reparacji jest po prostu zamknięty z punktu widzenia prawno-międzynarodowego i już. I kto twierdzi inaczej, no ten po prostu neguje całą powojenną rzeczywistość, włącznie z naszymi granicami zachodnimi, więc to jest dość niebezpieczne. Proszę Państwa. No to, to pokazuje jednak, oczywiście, z drugiej strony nie jest tak, że Niemcy są aniołkami. Niemcy twar twardo grają o swoje interesy. Jest to też element twardej gry o ich interesy, bo to jakby wzmaga może nie tyle sympatię, co poprawne relacje polsko-niemieckie, to, że co jakiś czas jakiś wysoki przedstawiciel państwa niemieckiego przyjedzie, złoży kwiaty, przeprosi jeszcze raz, więc no, oni to umieją. No a ponieważ, no bo proszę Państwa, jednak mamy tę tradycję już z sporów z Niemcami i... No, jeśli by dokonał się czyn o przeciwnym zwrocie, no to przynajmniej część opinii publicznej w Polsce zagra i bardzo słusznie zresztą w rytm nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Więc no, oni to wiedzą, że są granice w sensie historycznym, bo co innego w sensie bieżącej polityki. Ale w sensie historycznym Niemcy wiedzą, że są granice, których przekroczyć nie mogą. Pytanie, czy nie zmienią tego zdania? Bo, proszę Państwa, ostatnia impresja z 1 sierpnia. Artykuł z Tagesspiegel niemieckiego dziennika, Christoph von Marschall. Niemcy obchodziły właśnie 80. rocznicę ataku oficerów Wehrmachtu na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Kilka dni... Później Armia Krajowa w porozumieniu z rządem na uchodźstwie w Londynie wydała rozkaz zbrojnego oporu przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Dziennikarz uważa, że oba te wydarzenia mogłyby się stać ważnym elementem nauczania historii najnowszej w Niemczech i w Polsce. No, bo sugeruje potem, że no, najwyraźniej Niemcy były państwem okupowanym, bo chodzi o jakiś wspólny polsko-niemiecki opór wobec nazizmu. No, proszę Państwa, to jest jakiś ponury żart. To jest ponury żart, ale no tytuł tak brzmi. 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspólna data oporu przeciwko Hitlerowi. E, no, tabene, jeśli tak, no to ja przypomnę, że pułkownik von Stauffenberg e, chciał utrzymania wojennych zdobyczy kosztem naszego kraju, Pomorza, Górnego Śląska, Wielkopolski. Zresztą sam pisał w 1939 roku o Polakach. Miejscowa ludność to niewiarygodny motłoch. Jest to naród, który, aby dobrze się czuć, najwyraźniej potrzebuje batoga. Tysiące jeńców przyczynią się na pewno do rozwoju naszego rolnictwa. No pamiętajmy, że rocznice zamachu Stauffenberga obchodzono uroczyście w Gdańsku. Byli historycy, była też pani konsul Republiki Federalnej Niemiec. No, ale wracając do tego artykułu w Tages-Spiegel. Krzysztof von Marschall przytacza opinię profesora Krzysztofa Rukniewicza, historyka z Wrocławia, niedawno mianowanego na stanowiska pełnomocnika rządu do spraw stosunków polsko-niemieckich, że Niemcy niewiele wiedzą o historii Polski. No, ale czy lekarstwem ma być zalecany przez Rukniewicza polsko-niemiecki podręcznik do Historii, czy właśnie tam będzie, że tu Niemcy w ramach planu Walkiria czyli z Hitlerem, a 1 sierpnia Armia Krajowa walczyła z Hitlerem. No, proszę Państwa, odjazd, odjazd, odlot kompletny, ale yy, proszę Państwa, yy, to są pewnego rodzaju balony próbne. To jest testowanie naszej. Wytrzymałości. No i jeśli będziemy się skupiać na tym, kto głośniej śpiewa piosenki powstańcze, niż na tym, jak promujemy naszą narrację i jak bronimy prawdy, przede wszystkim historycznej na Zachodzie, no to się skończy tak, że być może nasze dzieci już będą się e, uczyły, że no, e, była oczywiście armia krajowa z jednej strony, ale z drugiej strony przeciwko tym obrzydliwym nazistom walczył taki Stauffenberg, no, zapominając, że Stauffenberg Polaków też uważał za podluci. No, proszę Państwa, e, żyjemy zaprawdę w ciekawych czasach. Tą refleksją się z Państwem pożegnam. Zachęcam do łapek w górę, do subskrypcji, do komentarzy, do wsparcia kanału, do odwiedzenia kącika księgarskiego, do którego link jest pod filmem. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.